Cześć wszystkim kaczuchy, nazywam się Ładodak, a to jest kolejny odcinek z tego zajebistego vloga. A dzisiejszy odcinek będzie związany z Q&A i ze stresem związanym z nagrywaniem przed kamerką, więc zapraszam. Okej, pierwsze zaczniemy od Q&A. Stres i związane z tym emocje zostawimy sobie na później. No i mogę sobie zadać pierwsze pytanie samemu. Waszej osobie. Dlaczego nie nagrywałem przez ten miesiąc nic, nie dawałem znaku życia? No, ponieważ miałem bardzo trudną sytuację w moim życiu w tym miesiącu, z którą zmagałem się dosyć ciężko. Nie mogłem sobie jakoś poukładać w głowie tego wszystkiego przez tą głupią sytuację. Ale no cóż, wreszcie się ogarnąłem z tym wszystkim, wreszcie jestem, więc vlogi i takie monovlogi, jakby to powiedzieć, będą dziennie teraz od poniedziałku, więc od dzisiaj, więc możecie się spodziewać dziennego pieprzenia mojego i stania przed kamerką, więc oczekujcie. Okej, następne pytanie jest, żebym nie czytał z kartki. Tak, jeden użytkownik mi tak napisał w komentarzu. Wiem, dlaczego to tak wygląda, ponieważ tutaj jeśli byście zauważyli, w poprzednim moim odcinku prezentowałem monitor, który jest na statywie jakby, na takim ramieniu ruchomym 3D, czyli 360 stopni, może się obracać w górę, w dół i w ogóle w swojej własnej osi, więc wszystko widzę, co się nagrywa, jak się nagrywa dźwięk i tu są pokazane po prostu moje Q&A-owe pytania, więc tak, nie czytam z kartki. Druga rzecz, dlaczego trzymam coś w ręku? Tak, to jest mój smartfon, na którym widzę siebie. Jeśli byście to zauważyli, nie wiem, czy to widać ostrość, ale tak, widzicie właśnie samego siebie, jak nagrywacie. No i tak, po prostu sprawdzamy, jak wychodzę przy nagrywaniu żywo, ponieważ mój aparat nie posiada ruchomego ekraniku LCD. Więc no, musiałem sobie jakoś poradzić, żeby korygować właśnie swoją ostrość albo jakąś jakość przy tym nagrywaniu. Więc tak, to jest mój pomysł i moja pomoc. Trzecie pytanie. Skąd wziąłem w ogóle taki swój nick, What the Duck? To jest zabawna sytuacja, ponieważ ja jak byłem młody, jakoś więcej przyklinałem niż teraz, niż na moich gameplayach wcześniejszych. No i tak, mój jakby najbardziej wymawiany tekst to był what the fuck, czyli co do kur. No i tak, i jakoś jak stwarzałem swój nick, nie potrafiłem sobie wymyślić swojego nicku, więc nosem się wkurzałem, nosem przeklinałem, nosem tak. I jakoś natrafiłem chyba z kaczką. Jakoś sobie powiedziałem what the duck i w sumie to mi się spodobało. Więc już wiecie, skąd się wziął mój nick popieprzony, tak, z mojego przekleństwa. Czwarte pytanie. Zadał to użytkownik na grupie youtuberskiej na fejsie. Czy się nie stresuje, czy jak stoję przed kamerką, albo vloguję z kimś, albo sam, spośród milionów ludzi, jakby to powiedzieć, czy się nie stresuję? No i właśnie to będzie główny temat, główny wątek tego odcinka, czyli stres przed kamerką. Właśnie dzięki temu użytkownikowi jest nowy vlog, więc dzięki wielkie. A kolejne pytanie, czym nagrywam? Czym obrałem filmiki? To było omawiane w poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście, jest pod tym mój sprzęt. No i tak, tam omawiam właśnie mój sprzęt. Nie do końca omówiłem całego sprzętu, bo jeszcze nie pokazałem swojej kamery, czym obrabiam, w jakich programach, czym nagrywam, w mikrofonem jakim albo coś. Dźwięk nagrywam Audacity, jak to prawie wszyscy, lub programem Adobe Audition, ale to niekiedy mi działa, niekiedy nie działa. Chyba wiecie dlaczego. Obraz gry nagrywam Actionem, wykupionym oczywiście. Dużo ludzi narzeka na ten program, jest dosyć, powiedzmy, niekompatybilny z niektórymi sprzętami, jak to ludzie mówią, lecz no, powiedzmy sobie szczerze, taki profesjonalny program do nagrywania obrazów z gry, no powiedzmy, że kosztuje w okolicach 300 zł, 1000 nawet, a ten program kosztuje 90 zł, jest w
pełni polski, bo to jest polski program, przez Polaków zrobiony, jest zaawansowany, więc powiedzmy, no, można już nim nagrywać praktycznie wszystko, pulpit, gry, programy i tym podobne. No i jest tani, no i jakoś nie miałem jeszcze z nim problemów, chyba miałem chyba tylko z jedną grą, taką flashową, którą chciałem nagrać, bardzo chciałem nagrać, ale nie potrafiłem, bo po prostu Action ma to do siebie, że nie nagrywa gier, powiedzmy, takich niepełnych, czyli jakichś zrobionych właśnie przez prywatnych ludzi, albo coś niekompatybilnych z tym programem. Więc no właśnie miałem sobie taką sytuację, że użyłem właśnie takiej gry i w ogóle ten Action, ten program nie wykrywał tej gry i nie potrafiłem jej nagrać, więc wtedy się troszkę wkurzyłem. No i oczywiście największe pytanie, czym obrabiam, w jakim programie? No oczywiście to jest Adobe Premiere. Chyba to jest najlepszy program, jak dotychczas powstał chyba. Tak, chyba prawie każdy w nim obrabia, jeśli ktoś już ogarnia takie programy jak Adobe Premiere albo Sony Vegas. Więc nieźle, można szybko się nauczyć, jest dużo poradników, ale po angielsku. Po polsku jakoś Adobe Premiere no nie jest aż tak popularny jako poradniki. Więc jeśli byście coś chcieli wyszukać, czegoś, jakiejś funkcji albo czegoś, czego nie rozumiecie w tym programie, to musicie to napisać po angielsku, bo po polsku no bardzo mało jest poradników, chyba powiedzmy z 10, a angielskich jest no, z 1000, więc po angielsku znajdziecie wszystko na YouTubie. Teraz przejdziemy do głównego tematu, czyli stres przed kamerką. Wielu ludzi się z tym zmaga przy pierwszym nagrywaniu gry, vloga albo jakiejś relacji z gry. No i tak, oczywiście mnie to też nie ominęło. Też się strasznie stresowałem. Jeśli możecie nawet spojrzeć teraz na tym nagraniu, to jest moje pierwsze nagranie. Na grę Monochroma. Jest to gra twórcza. No jak sami widzicie, moja wymowa... ogólnie nie nagrywałem z kamerką jeszcze, bo wtedy w ogóle bałem się pokazać swoją twarz. Więc sami wiecie. No i cóż, sterujemy szczałkami. I oczywiście nie mówiłem praktycznie nic takiego ciekawego, tylko po prostu co robię właśnie w tej chwili, czyli skaczę, biegnę, co zrobić. Więc sami możecie uznać, że ja na początku no też nie byłem jakimś mistrzem mówienia, tak jak teraz, przez te 2 lata jak się wyrobiłem, więc no możecie spojrzeć. No i oczywiście pierwszy raz przed kamerką, czyli niezapomniany Outlast, mój pierwszy właśnie horror, który nagrywałem, to był właśnie z kamerką, jak sami możecie zobaczyć. Typu horror, walka o przetrwanie. I tak, jakbyście sami mogli zauważyć, nagrywam z kamerką. I tak, tak wyglądam. Miałem straszną tremę przed tym. Nie wiedziałem, jak się ubrać, więc ubrałem byle co. No i... może tego nie widać, ale byłem zestresowany jak cholera. Normalnie po prostu bałem się ruszyć, byłem cały sposony i to nie przez grę, tylko po prostu przez widok kamerki przed moją mordą, która nagrywa wszystko, co właśnie teraz robię. A wtedy jeszcze nie potrafiłem tak fajnie obrawiać, więc wszystko to, co robiłem na gameplayu, to trafiało po prostu na materiał, więc no właśnie, wszystko było na żywo, dosłownie. Oczywiście się jąkałem, stresowałem, pociłem się. Jezu, jak kończyłem nagrywać, wstawałem z krzesła i byłem cały mokry, miałem całe mokre plecy, więc wow, Boże, musiałem się je chyba jeszcze raz wykąpać po nagrywaniu. Więc no, to było dosyć niezłe doświadczenie. No teraz już nie mam tak, teraz wszystko biorę na luzie. Zauważyłem, że prawie każdy ma tak, że jeśli nagrywa filmiki, to w trakcie nagrywania filmików ma po prostu burzę mózgu, więc myśli: Jezu, jak ja teraz wyjdę przed kamerką, czy ja dobrze mówię, czy ja dobrze składam zdania, czy to wyjdzie dobrze właśnie pod koniec. Dużo ludzi po prostu ma jakby przed nagrywaniem myśl taką, jak to ma wyglądać, wyobrażenie takie, że to ma być idealne, ale no właśnie, to wszystko nie wyjdzie tak, jak my planujemy, więc to wszystko wyjdzie w praniu, powiedzmy, jak wszystko, co zaplanowaliśmy, to i tak przy nagrywaniu zapomnimy. Jak ja wiele razy miałem właśnie taką sytuację, że coś sobie planowałem, co powiedzieć, ale jak już włączyłem kamerkę, zaczynałem gadać, to wszystko zapomniałem, więc gadałem po prostu z głowy, lałem wodę, jakby to powiedzieć. Więc pierwsze co, nie stresujcie się, ponieważ jeśli coś wam nie wyjdzie danego dnia,
to nie jest powiedziane, że wam nie wyjdzie następnego dnia, bo jesteście po prostu już nauczyciele, nie macie jakieś minimum doświadczenia, które właśnie doświadczyliście teraz, czyli jakiś błąd. Jeśli już skończyliście nagrywać, to szukacie rozwiązania tego błędu. Czyli już jakby jesteście lepsi w tym, ok? Więc no rozumiecie, o co mi chodzi. Więc główna zasada, nie stresujcie się, bo i tak wszystko da się naprawić i każdego dnia będziecie coraz lepsi. Tak jak ja, jak możecie sobie zauważyć właśnie moje pierwsze odcinki, a teraz. Zastanawiacie się, co mam za plecami. To jest maska z Fallouta i moja gitara basowa. A tutaj, tutaj na tej ścianie będzie wisiała jeszcze mój moja deska do jeżdżenia, albo jakby raczej hulajnoga, powiedzmy wyczynowa, ale nie taka z małymi kółeczkami, tylko taka inna, z trzema, więc będzie ciekawie, będzie no możliwe, że nie teraz, bo teraz jest już jesień, jest już zimno, a u mnie jest strasznie zimno, już muszę władzić w płaszczu, to powiedzmy sobie, że to przełożymy na wakacje, na lato, jak już się ociepli, powiedzmy wiosnę, taką wcześniejszą, to wyjdziemy razem, nagram kilka ujęć, jak to w ogóle funkcjonuje, to narzędzie, na którym jeżdżę. Więc to na tyle. Mam nadzieję, że trochę wam podpowiedziałem, na czym polega stres, odpowiedziałem na kilka pytań Q&A. Wiem, że tego było troszeczkę więcej, ale to po prostu sobie podzielę na kilka odcinków, więc będę miał o czym gadać. Więc do zobaczenia, Luiska. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i miłego dnia w jesieni. Na razie.